Niech f od x będzie równe 12x do trzeciej, dodać 3x odjąć 4 i niech h będzie funkcją odwrotną do f. Z definicji wynika, że f od minus 1 drugiej jest równe minus 14. I teraz pytają nas, ile jest H prime od minus 14, czyli chcą, żebyśmy obliczyli wartość pochodnej funkcji h w punkcie minus 14. No ale tej funkcji h nie mamy danej bezpośrednio. Wiemy tylko tyle, że funkcja h jest funkcją odwrotną do funkcji f. A funkcja f jest takim wielomianem trzeciego stopnia. Czyli, gdybyśmy chcieli to zrobić w ten sposób, że chcielibyśmy znaleźć wzór na tę funkcję h, to byłoby to bardzo trudne, bo musielibyśmy rozwiązać takie równanie y równa się tutaj jakiś wielomian trzeciego stopnia od x, znaleźć dla dowolnego y x, który, czyli rozwiązać równanie trzeciego stopnia dla dowolnego y. No to jest bardzo trudne. I to nie jest sposób na rozwiązanie tego zadania. Tutaj jest ta podpowiedź, że z definicji tej funkcji f wynika, że f od minus 1,2 jest to minus 14. Tu moglibyśmy to w zasadzie obliczyć, ale oni nam to podpowiadają, żeby nas naprowadzić na to, żeby skorzystać tutaj z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej. Więc ja tutaj przypomnę, co to twierdzenie nam mówi. Ona nam mówi, że pochodna funkcji odwrotnej, czyli w tym wypadku h' w punkcie x, to jest to samo, co. Odwrotność pochod wartości pochodnej tej funkcji f, ale w odpowiednim punkcie, czyli to jest 1 przez f prime w odpowiednim punkcie w punkcie h od x. No więc tutaj skorzystamy z tego twierdzenia, żeby rozwiązać to zadanie. No jak ktoś mógł powiedzieć, no ale zaraz skąd ja mam wiedzieć, że to jest prawda? Skąd ja mam pamiętać takie wzory? No to ja mogę tutaj szybciutko wyprowadzić ten wzór, bo to jest na tyle proste, że zrobię to w dwóch linijkach. Po pierwsze musimy sobie przypomnieć, co to znaczy, że funkcja h i f są do siebie odwrotne. No to znaczy, że jak złożymy je ze sobą, jak złożę funkcję f z funkcją h, to dostanę funkcję, która przyporządkowuje tej tej samej liczbie tę samą liczbę, czyli funkcję identycznościową, czyli f złożone z h to będzie po prostu x. To jest taka funkcja, która przeprowadza x na x. O złożeniu. Tak samo jakbym w odwrotnej kolejności je złożył H złożył z f od x, no to też byśmy dostali funkcję tożsamościową x. No bo funkcja H przyporządkowuje xowi jakąś wartość Y, a funkcja f dla zadanego Y znajduje z powrotem tego x, któremu funkcja h przyporządkowała tego Y. Na tym polega właśnie to, że te funkcje są do siebie odwrotne, że ich działania wzajemnie się znoszą i dostajemy funkcję identycznościową po ich złożeniu. No ale teraz mogę skorzystać? tego równania mogę napisać tutaj pochodną obu stron, bo chcę tutaj mieć jakieś warunki, jakiś związek na ich pochodne. I mogę zróżniczkować obie strony tego równania. A tutaj mam pochodną funkcji złożonej. No to wiem jak to się liczy. Jest wzór na pochodną funkcji złożonej. To jest f' w punkcie h od x pomnożone przez pochodną funkcji wewnętrznej h' od x. No a pochodna x tutaj po prawej stronie to jest po prostu 1. No i widać, że po podzieleniu przez ten pierwszy czynnik tego równania, dostaję to wyjściowe równanie, od którego zacząłem. Czyli wyprowadziłem błyskawicznie tutaj to równanie. Jak ktoś nie pamięta, to może sobie zawsze wyprowadzić właśnie korzystając z tego. No to teraz, żeby z niego skorzystać, no to ja wiem, że w moim przypadku x jest równe minus 14. Teraz będę potrzebował h od x. Ile jest h od x? No to akurat z tej podpowiedzi mogę wywnioskować, no bo funkcja f to jest funkcja, która przyporządkowuje minus dwójce, przyporządkowuje minus czternaście. No to funkcja h działa w odwrotną stronę. Czyli przyporządkowuje minus czternastce, minus dwójkę. Czyli z tego wynika, że h od minus czternastu to jest minus dwa. Właśnie dlatego, że f. Od minus 2 od to jest minus 14. Te funkcje są do siebie odwrotne. Więc te równania mówią mi, że h, od minus, że h od x, h od minus 14 to będzie po prostu minus 2. Czyli wiem, co to jest h od x. A teraz jeszcze potrzebuję obliczyć f' od h od x. No to muszę zróżniczkować tę funkcję f. Muszę obliczyć pochodną funkcji f. A no to f' od x, różniczkuję ten wzór. Pochodna funkcji x do trzeciej to jest 3x kwadrat. Jeszcze raz jedna druga to będzie 3 drugie razy x do drugiej. Pochodna 3x to jest 3, pochodna czwórki to jest 0. No i teraz chcę obliczyć f' od h od x. Od h od minus 14. No wiem, że... że h od minus 14 to jest tak jak już powiedziałem minus 2. To już sobie wcześniej to obliczyliśmy. No to teraz wystarczy skorzystać ze wzoru tej, tej pochodnej, którą tutaj obliczyłem. Czyli to będzie 3 2 razy minus 2 do kwadratu, dodać 3. To czemu to będzie się równać? To będzie 3 2 razy minus 2 do kwadratu to jest 4, dodać 3. Tutaj się skróci, 3 razy 2 to będzie 6, dodać 3 to jest 9, czyli to jest równe 9, a zatem ta pochodna h' od minus 14 to będzie odwrotność tej dziewiątki, czyli to będzie 1 dziewiąta. Czyli tutaj w polu odpowiedzi muszę wstawić 1 dziewiątą. I to jest prawidłowa odpowiedź.